Tutaj spacerowo. Czuję się co nieco dziwnie. Racja, racja. Co? Ja chcę tak jak mówiłem, tam się przejść do tych ładnych rzutów. Do tych ładnych rzutów. Spadną, jak się pochylą. Spadną, bo masz... Aha, jak na ręce. No już to się powiela, mnie to ciekawi. Nie, bo to się też nagrywa. No to właśnie, będzie ciekawie. Znaczy będzie jedna ze stacji, bo tutaj jest pan, który ma nawiązywać do właśnie rozstrzelanych osób, tak, w czasie, w ogóle na początku wojny. Wprawdzie tutaj ma sam pomnik. To są tylko mężczyźni, a ja mówię o kobietach w swoim projekcie, ale tu bardziej chodzi o to też, żeby pokazać to, że właśnie ta droga była na tyle często jak gdyby wykorzystywana i na tyle popularna wtedy, czy cała ulica Kalinowszczyzna, że stało się to miejscem właśnie takim, powiedzmy sobie, widowiskowym, tak? Czyli tutaj, znaczy dlatego jakby wybrano to miejsce, żeby pokazać i ludności żydowskiej, i ludności polskiej, kto tu rządzi, tak? Więc to dlatego taka no, przykra historia, ale to jest jeden z elementów właśnie tych wojennych. Ale też te historie właśnie wojenne będą się tutaj pojawiały, bo moja historia będzie dotyczyć właśnie tego okresu tuż przed wojną. Kiedyś ochronka. W zasadzie od tej ochronki zaczęła się moja sprawa. Ja jestem interesowana kobietami. Ochronka została postawiona jeszcze w 1800, znaczy w latach potem XIX wieku. I to była ochronka wymyślona przez Marię Koryzmową. I to mamy tak zwykle. No bardzo długo słyszę. To była osoba, która bardzo się angażowała w pomoc dla właśnie ubogich rodzin, ubogich dzieci. Ufundowała to ochronkę, ale też masę innych rzeczy, ale o niej będziemy troszeczkę więcej opowiadać na samym końcu, bo to jest tak, ostatni przystanek. Będziemy szli gdzieś tam na Krzyżnie do ulicy Towarowej i tak potem troszeczkę jeszcze omócimy ten słomiany rynek i przejdziemy właśnie tam wyżej do cmentarza. Musimy wstawić.
No, widzimy, że jest strefa, która jest mocno zadbana. Są osoby, które oczywiście dbają o to miejsce, ale wciąż jest jednak tam cały czas to chaszcze. Tutaj możecie sobie zobaczyć, co jest to tam. Tutaj jest bożnica. Wiele tutaj można zobaczyć. Ale jak to życie przytoczęte, ale jest oczywiście zamknięta, kluczona tylko osoby, które dbają o cmentarz. To, co jest bardzo charakterystyczne, co nie pojawia się w kulturze żydowskiej, dopiero w tym momencie w zasadzie współcześnie, czyli kwiaty. Widzisz pewnie, Agata? Tak. Kwiaty i znicze. Coś, co w kulturze, to też zobaczymy na nagrobkach współczesnych i zresztą też tutaj. W kulturze żydowskiej nie ma jakby czegoś takiego jak tradycja stawiania zniczy na grobach. Tam istnieje. Jest coś takiego jak Yorktide. To jest mniej więcej rok po śmierci. Niektórzy celebrują to co roku przy nagrobkach, przy macewach. No i przychodzą i wtedy znajdują modlitwę. Czasami zapalają małe świeczuszki. To też można zobaczyć na starym cmentarzu żydowskim, że te małe, takie zwane tilajty się pojawiają. Tutaj jest mnóstwo nazwisk osób, które zginęły też na zabiegach koncentracyjnych. Często są dopisy, tak? Majdanek. Tutaj to, co jest tutaj napisane, to oczywiście są epitafia. W przypadku tych osób współcześnie to są zazwyczaj krótkie epitafia. Te nagrobki z XVI-XVII wieku to są całe plany na temat danej pochowanej osoby. Tak jak było na tym grobie na Podkoryzlo. Tak, dokładnie to tak samo działa. Te stare, tak samo na Lipowie, na tym cmentarzu tak jest na tych. Czyli są tutaj też napisy, zapis w języku jidysz. Dlatego ja też nie wszystkie podejmuję się tłumaczyć, bo niektóre są zapisane w... A jidysz zupełnie inaczej brzmi. Jeżeli to były rodziny bardziej współczesne, zasymilowane, to często życzyły sobie, żeby też były w języku polskim. Widać też, że niektóre nagrobki są młodsze, jak ten, że nie nagrobki, ale płyty, tak. Tutaj, to, co jest tutaj napisane, to jest wszystko, co jest napisane po polsku. Czyli mamy Lewiasę, czyli dla pamięci, Mishpachot, Rachman. And nowadays this district is considered to be a district of like tough guys, rough kids. They can maybe be, but maybe not. It depends. But at the time when I was a kid, we used to run away all around this place. We used to come even here when we were 6 years old, and we played a game with arrows, and one group had to follow the other group. We just put arrows on the floor, we draw them, and we run away, and the other group had to chase us and find us. But we also gave misleading signs. So, for example, we draw an arrow that was turning left and right, and they didn't know what to do. But we used to run all around this district, as we now walking all around. And there's a huge cafe called Kalinka. Yes. Kalinka, like Russian name, right? Yes. Again, it's a reference to our Russian friends. And this Kalinka, it was a bar with two levels. And there was a place where concerts took place. So we had like famous bands like Lombard, and we used to, you know, when we were little, we could come and just see it through the window, everything that was going inside.
And we used to come here to buy ice cream, donuts, and type of donuts, gniazdka, which was very tasty. Donuts with a hole inside. And it was my daily breakfast when I had a nanny. And this is now a shop, Biedronka, a very popular, it is organized, the entrance is from this place. So this cafe doesn't exist anymore. And it was a place for people to live, to just come and enjoy. A lot of the people walk on the side. On the, in the plant, yes. And there was also grocery, like a shop, not the same type, but they, I remember shelves without food, maybe we can see. Because at this time when I was a kid here, there was a political crisis, but also economical. So I remember when we entered, there were only few things on shelves, and I guess now it's completely different. Yes. Now shelves are plenty. I remember we couldn't buy any sweets, any chocolates, anything, and we had to have to print a special card to get one chocolate per month per kid. So now when you look, you have any type of chocolate you want. So we used to collect all these papers from chocolate, and we used to make it for a next month, till the next month, till your mom bought one chocolate. Mm-hmm. Chocolate was very important because my family, five people, we had one chocolate for a month. Mm-hmm. I got only one piece of chocolate on Sunday afternoon and my sister's school. And then we got another piece of chocolate, the little one, next week. And it was the all amount of sweets we get. So it is completely different because now kids can have whole chocolate for themselves. So when communism stopped existing and we started to have better things in our shop, it was really shocking for me. And this is also a shop with meat, butcher, you can say. Butcher, right? Or butcher. And it is in the same place. But the situation, I guess, might be also different. Yes. Yeah.